Witam. Pewnie wszyscy się zastanawiacie czasem, jak to naprawić podłokietnik w Xara Picasso od fotela kierowcy. No i pewnie może spróbuję Wam podpowiedzieć. Więc tak, zdjąłem podłokietnik. Ja Wam pokażę co i jak. Tutaj te, trzeba go wypiąć z tych plastików. A tutaj ten plasticzek, zaraz Wam pokażę jak wygląda. Mianowicie tak wygląda ten, to jest, on jest montowany tutaj. Wciskamy wtedy sobie to i nam wyskakuje tamten podłokietnik. Następnie trzeba umiejętnie odkręcić tutaj tą całą blaszkę. Tu się trzyma na tym. Spróbuję Wam pokazać, ale nie wiem czy mi się to uda. Tutaj o, to wszystko jest właśnie i to jest zazwyczaj ułamane. Tam są dwa malutkie spawiki. Ja sobie to zrobiłem w ten sposób, że tutaj wywierciłem otworki dwa i przykręciłem na blachę wkręty i to się teraz, powiem Wam, trzyma. Zaraz to złożę i Wam pokażę jak to działa w całości naprawione. No i to już jest po zmontowaniu całości. Zobacz, już nie lata. A wszystko co potrzeba do naprawy to jest wkrętarka, śrubokręt, nic więcej. Życzę powodzenia w naprawach.